Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z nim bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy This is the Police. Powiem wam tak. Przydzieliłem, jeszcze raz rozegrałem tą akcję, która się działa na tym. Która działa się na cmentarzu. Może na cmentarzu. Tą akcję planowaną. I szczerze, nie żałuję. Bo zgarnąłem naprawdę fajne fanty. Dobra, przy okazji Hodgesa też sobie kupiłem. Dobra, Hodges niech szuka tutaj. Stockman niech szuka tutaj. Teraz tu potrzebuję kogoś taniego, bym chciał z dużą inteligencją najlepiej. Tylko też najlepiej jakby miał 3 punkty, nie? O, dobra, ty Bert szukaj na dwójkę. Ulbak, o, też ma 3 punkty, świetnie, tu Ulbak szukaj na jedynkę. Świetnie, świetnie. A, dlaczego to był dobry pomysł? Znaczy dobry ruch? O, tak, 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 dobra. Bo zgarnąłem sobie jedną paczkę kokainy i jedną paczkę heroiny, co jak już widzicie, naprawdę mocno doładowuje stan mojego konta. Dobra, zobaczmy. Tak, Rockmana i Flower podobno wysłał na progress. Okay, dobra, może. Najpierw ten agent. Aha, ten gada. A, no i niestety, jako iż gra w oczko to jest jedna wielka losowość, no to tym razem niestety nie udało mi się zbić do tylko 500. No ale to jest tylko zupa, więc mam tego jeszcze 3 sztuki, więc nie ma co żałować. Mniej. I co mamy tutaj? Stolarnia. Kierownik fabryki wyjrzał przez okno i zobaczył, że ktoś próbuje ukraść jego stary samochód. Dobra, to wyślimy tutaj Rockmana, Tenkina, Ferretiego, Frencha, Spurlock, nie, ona ma się nauczyć pokory, Galilachi i Sullivana. Wiem, trochę overkill, no ale niech będzie. Tutaj w magazynie coś mamy. Jezu, co za baba. Mama na pewno kazała ci szczotkować zęby 2 razy dziennie, co? Ja swoje mam 3, 4, a czasem nawet 5 razy w ciągu jednego dnia. I co? I nadal szczerniały. Ciotka się nie myliła. Na kobietach z naszej rodziny ciąży klątwa. Winie pra babkę, która pokłóciła się z Lotosem, duchem wysokich gór. Ostatnio jednak zdarzyło się coś, czego nie da się nazwać inaczej niż cudem. Odkąd piję ferykole, moje zęby stały się silniejsze. Zaczęłam płukać usta tym cudownym napojem. Efekty są niezaprzeczalne. Ten fenomen musi mieć jakiś związek z tragiczną śmiercią twórcy ferykoli. Może jego dusza przyjęła na siebie część klątwy Stefanowiczów? Trudno orzec, nie jestem ekspertką. Wiem tylko, że potrzebuję więcej ferykoli, żeby w końcu mieć szansę poderwać nowego faceta, kogoś lepszego od mojego zrzędliwego starego. Niestety minęło już dużo czasu, odkąd znikła z półek sklepowych, wszyscy mówią, że już się jej nie produkuje. Jestem przekonana, że w magazynie ostała się jeszcze jakaś stara partia, poślij tam paru funkcjonariuszy, żeby przynieść mi tyle butelek eliksiru, ile tylko znajdą, a będziesz mógł wziąć sobie co tylko zechcesz z mojego sklepu, oprócz cudownego napitku rzecz jasna. I pięknie, mamy kolejnego handlarza. Dodatnio niech Spurlock jedzie i Muradian. To chyba nie wymaga jakichś specyficznych punktów. Bank. Uzbrojeni mężczyźni włamali się do banku, domagając się otwarcia skarbca. No dobra. Zobaczmy. Niech Belmont pojedzie. Leite z pałą. Jackson z taserem. Rozbeczka z taserem i paralizatorem. Marshall to samo. No i Brady też niech pojedzie. No i Duvala też wyślimy na wszelki wypadek. Dobra, zostało mi na komendzie 7 typa. 553 in progress. Z bronią w ręku. Dziewczyna ze strzelbą w dłoni żąda, by aptekarz sprzedał jej leki bez recepty. Oj, i tutaj już trzeba potężny zastrzyk. Dobra, to Flowerpot, Rosenkratz. No i muzyka. Też tak nie szastać nimi, żeby... Fakt, warto by było ich wszystkich tak ładnie po kolei levelować, ale nie mogę tak za każdym wysyłać full. To nie jest Freeburg. Nie mam tutaj naraz dostępnych wielu typów. Dobra. Otwarcie kłódki na drzwiach magazynu okazało się dziecinnie proste. Bez problemu dostaliśmy się do środka i przetargaliśmy tyle butelek, ile daliśmy radę. Mogliśmy przy okazji wypić jedną albo dwie, ale to chyba nie problem. Mówimy w końcu o magicznym napoju. Okej. Okay. Papier. Żyletki.
700. No i ładnie. Dobra, co mogę kupić u niej? O, czysta kaseta wideo. Pięknie, to mi się przyda. Weźmiemy od razu wszystkie. Opa, ej, patrzcie, jaki tu jest fajny ten. Mogę u niej kupić tanio skórzane buty, a potem u tej drugiej sprzedać. Ej, dobra, bieremy to. Kupię tak z 8, bo to jest naprawdę zajebista żonglerka. Albo nie, kupię wszystkie, bo to jest super żonglerka. U niej kupuję za 330, a u tamtej mogę tej drugiej sprzedać za ponad 1000. To jest zajebiste. Jak jeszcze tak będzie to codziennie, no to ja jestem, naprawdę będę zadowolony. Dobra, w sumie weźmy sobie wszystkie te kasety. No, tutaj tak po kawałeczku. Dobra. Nie, wezmę wszystko najwyżej i potem to sprzedam tylko. Dobra, i co ona tu jeszcze ma? Brzoskwinie. Magnetowid. Tuńczyki. Odtwarzacz kaset. I odbiornik telewizyjny. Pięknie, mam wszystko, co potrzebuję dla tamtego typa. Bierzemy po jednym. Bo agregat już mamy. Okej, teraz ja bym chciał sprzedać. To zobaczmy. To zostaje dla typiarza, to też. Fasola za 100. Agregat za niecałe, 6. Poproszę. Ropa za mało. Magnetowid. No, tylko u niej mogę to sprzedać, więc z chęcią to zrobię. Okej. To niech zostanie. Zupa zostaje dla gościa. No, a reszta jest dla niej. Mamy 22 tysiące póki co. Dobra, ja bym chciał kupić... Cola Fury. Za 601. Ciekawe. Dobra, teraz bym chciał kupić pałeczki. Dobra, może na razie kupmy jedną. Albo nie, kupmy dwie pałki dodatkowo na komendę. 518 jeszcze mieć tam coś na wysyłkę ludzi na odpoczynek. Podejrzany w puchowej kurce podniósł z ziemi cegłę. Najwyraźniej zamierza stłuc okno samochodu, żeby dostać się do środka. Ale też ma dobre krycie. Rok, no dobra, dobra. Spróbuj się podkraść. 514 complete. Bang, bang, bagarang, udało się. Okazuje się, że mężczyzna chciał zemścić się na właściciela fabryki za niesprawiedliwe zwolnienie i wywieźć jego samochód na złomowisko. Podejrzany cuchnie jak gorzelnia. No to gościu pewnie się dał, jeszcze by zginął po drodze, skoro jest aż tak nawalony. Piekarnia. Młody mężczyzna demoluje piekarnię, ponieważ skończyło się jego ulubione ciasto brzoskwiniowe. Stary, naprawdę. No są lepsze sposoby, żeby okazywać niezadowolenie. Akurat nie muszę wszystkie 4 wysłać, no nie wierzę. Napad z bronią w ręku. Przy wejściu do banku stoi przestraszony pracownik tej instytucji w masce przyjmującej twarz prezydenta. Pod podbródek włożono mu granat. Mężczyzna trzyma w ręku zawleczkę. Mówili, że jeśli będę dobrym prezydentem, włożą zawleczkę z powrotem. Ofiara trzęsie z przerażenia. Nie wiem, Brady rozbił granat? Policjant umieszcza zawleczkę z powrotem w granacie i wyjmuje go z podbrody mężczyzny, który z ulgą ucieka. Następnie funkcjonariusz wkracza do banku i rusza prosto w kierunku dwóch włamywaczy noszących maski przypominające twarze prezydenta. Podejrzani są uzbrojeni i ciągną razem wielką torbę. Wygląda na to, że wypełniono ją sztabkami zło... Błagam, powiedzcie, żebym mógł na taką sztabkę zgadzać na komendę. Proszę. Rozkaż się poddać. Niech się snajper nimi zajmie. Albo rzuć w kierunku przesunu ich własny granat. Rozkaż się im poddać. Czy ktoś ma dobre negocjacje? Nie bardzo. No, snajper wiadomo ich zabije. Dobra, to rzuć granat, zobaczmy. Mam nadzieję, że rozbrojono. Jezu, ludzie, no myślałem, że to że granat będzie, kurde, niezabezpieczony. Ale okej, mamy sztabkę złota, pięknie. Dobra, Belmont został ranny, no ale dobra. Niech ma. Kanajan, mam dla ciebie sztabkę złota, tylko muszę najpierw mieć, o właśnie, kogo wysłać. Jest Spurlock. 554 in progress. Dobra, to czekamy aż ludzie wrócą. Rana. Ben musi spędzić kilka dni w szpitalu, 4. Kurde, teraz jak się przyjaźnię z Kanajanem, to jest jedno trofeum i to dość specyficzne, mianowicie żeby z jego pomocą zabić policjanta. Ale szczerze,
akurat ten jeden jest tak spoko, że wolałbym chyba sobie oszczędzić póki co tego trofeum. Może później uda się to trofeum zdobyć. Na jakimś słabszym, kogo nie będzie mi aż tak szkoda. Dobra, bardzo szczupły mężczyzna. Wali kijem baseballowym w szklaną ladę z wypiekami. Sprzeda, przyjmij się, by go uspokoić. Jutro upieczemy więcej, wciąż mamy brzoskwinie. Podkradnij się, uspokój. Koleś, weź sobie paszteciki z mięsem. Jesteś chudy jak patyk. Podkradnij się. Dajesz Aranowicz. 5-18, complete. Gotcha. Pięknie. Brzoskwinki jeszcze zgarnięte. Dobra, go to tym jest strzelanie. Borodka niech ma szybkość. Dobra, moment. Dziewczyna w zakrywającym twarz szaliku celuje w aptekarza ze strzelby, jednocześnie wyciągając w jego stronę pieniądze. Masz, trzymaj, nie mam recepty, ale tu są pieniądze. Podkradnij się, zapytaj po co leki, rzuć broń. Podkradnij się, YOLO. 553, complete. Kurde, nie! Kurde, mogę muzyce albo Rozenkracowi kazać, bo ja też miał jako fajne krycie. To my przeczytałem. Zobaczmy, Rozenkrac. Kurde, no Rozenkrac akurat nie, ale muzyka. A, dobra, nieważne, to jednak dobrze, że akurat jej kazałem. Tylko trochę szkoda, bo więcej profesjonalizmu dostała. Ubojna świn. Pewien fachowiec zgłosił, że ktoś ukradł jego obiad, a wraz z nim wartościowy zegarek z torby, którą zostawił w stajni. Ja, jako że jest ubojni świń, to trochę brzmi jakby świnia mu to zeżarła, no ale... No, trochę ciężko mi to zignorować, więc dobra, wyślijmy całą tą ekipę. Może poza Pękinem. Tu jeszcze Ferretti i French. O, tak akurat minimalnie. Ach, oczywiście Sullivan robi problemy. Dobra, to niech Leita jedzie na zastępstwo. Co jest tutaj? Panie nasz, wprowadził się pan tutaj niedawno. Mógł pan zatem jeszcze nie słyszeć miejscowej legendy o bogactwach ukrytych przez leśne duchy, które przeznaczone są dla cnotliwych ludzi. Ani mój brat, ani ja w życiu nie poznaliśmy nikogo, kto byłby od nas uczciwszy. Wobec tego skarb wciąż musiałby leżeć gdzieś nietknięty w lesie. Postanowiliśmy go znaleźć. Całkiem szybko zdaliśmy sobie sprawę, że poszukiwania trzeba rozpocząć w głuszy przy granicy z Sharpwood. Nakreśliliśmy mapę, spakowaliśmy się, chwyciliśmy dwie łopaty i ruszyliśmy w drogę. Za nic nie chcieliśmy się zgubić, dlatego na drzewach rysowaliśmy znaczki. Gdy jednak dotarliśmy na właściwe miejsce, stało się coś dziwnego. Powietrze zgęstniało, ściemniło się, a ja ledwie pamiętam, co wydarzyło się później. Przypominam sobie tylko ciągły szum, który wibrował mi w kościach. Ocknąłem się dopiero w pobliżu miejsca, w którym zaparkowaliśmy. Od tamtej pory nie widziałem brata. Jeśli rozruszyliśmy duchy na przekręty gąszcz, pożegł żywcem na ich rozkaz, wolałbym jednak, że się dowiedzieć, co go spotkało. Jeżeli ma pan dość odwagi, by przydzielić do tej sprawy jakiegoś bystrego gliniarza, przekażę wam mapę zaznaczonym położeniem skarbu. Może jakiś mundurowy się połapie, gdzie chciał mojego brata, a nóż zdoła znaleźć tę fortunę. Okej, okay, no to brzmi bardziej tak, jakby brat go zrobił w konie, ma być szczery. Dobra, Rockman, jedziesz. Jesteś bystry, nawet bardzo. Okej. Okay. Kanajan dostał złoto, nie wiem do czego było mu potrzebne. Spojrzał na mnie okropnie nieszczęśliwym, podurym wzrokiem. Gdyby o mnie chodziło, uśmiech nie schodziłby mi z twarzy. No, gdybyś jeszcze wiedziała, o co chodzi. To może by ci zszedł z twarzy. Dobra, je mogłem sprzedać, czy... Nie, też u niej mogłem sprzedawać. Bytyki, to nie chcę. Dobra. Five ten in progress. Okej. Okay. A, dobra, właśnie, a propos. Terapia alkoholowa nie, tutaj. Odpoczynek. I wyślijmy tutaj flower pots. No, albo dobra, bo na to mam jeszcze czas. Poczekajmy, aż rok on wróci. Co tutaj? Niebieski sedan odjeżdżał ze stacji, kiedy 18-kołowa ciężarówka wbiła się w niego z dużą prędkością. Auć. Dobra, tu możemy wysłać większą ekipę. Niech się podtrenują troszkę. Dobra, Spurlock bym wysłał, tylko pytanie, czy on nie będzie o to problemu podjął. No, wiedziałem. Patrzcie, miałem nosa, kurde, do tego false alarmu. Ciężarówka przewróciła się na bok, a jej kierowca wyraźnie pijany wyczołguje się z kabiny. Ciągnął za sobą gaśnicę. Niebieski sen został całkowicie zniszczony, chował i stoi teraz w płomieniach. W środku znajduje się kobieta z dwójką dzieci. Spytaj, po co mu gaśnica? Biegnij w stronę płonącego sedana. Biegnij? Tutaj, masz, jesteś szybki, biegnij. 5-10, complete.
Aha, no to co miałem zrobić, kurde? Najpierw miałem typa zgarnąć, a ten? W ogóle, wiecie, co jest strasznie głupie? Że nie wpadli na to, żeby to, wiecie, zrobić jako taki, że to jest tylko decyzja jeden. Jeden zrobi to. Jakbym wysłał tylko jednego typa, okej, okay, ale mam tutaj sześciu. To czemu nie mogę wysłać na przykład, Marshall, ty jesteś szybki, zapierdalaj, wyciągaj ludzi z wozu. Na przykład, nie wiem, los beczka, jesteś silny. Dobra, niech wracają w sumie już. Gdzie jest los beczka? Tu. Jest silny? Jest. Los beczka, jesteś silny, to ty powstrzymaj frajera, żeby nie uciekł. No i co? No i nie wyszło. Jak na złość. 514 in progress. Rockman widzę. O, okej, okay. To Hodges, Flower Pots i Birch niech jadą. Się ogarnąć. Zobaczmy tutaj przedsiębiorstwo pogrzebowe. Garmr. Niezadowolony pracownik postanowił wyrównać sobie pensję kradąc karawan. No trochę średnio to wyrównane, no ale niech będzie. Dobra, ta trójka niech jedzie. A my zajmiemy się teraz tym. Okay, tu jest full. I tu. Tu mamy 5, więc mam nadzieję, że tu jest wszystko. Gdyby to był ten gość. Dobra, to potrzebuję kogoś na ludzi lasu. Dobra, na razie bez czytania. Spróbujmy to ogarnąć tak. Tu jest co? Wejście do klubu. Wchodzi do prywatnych tańców. Mówi coś do babek. Peggy wychodzi. Tą strzykuje. Zabiera. Mamy. O i pięknie, i proszę, od razu członek ludzi lasu. Świetnie, proszę mi go bardzo ładnie oskarżyć. I dobra, gdzie go mogę znaleźć? Wieczorami biega po parku. Albo pracuje w tartaku. Okej, no jest wieczór, więc wiadomo gdzie będzie. Rosenkrantz, Aranowicz i Gołtorn. Jedźcie po niego. Teraz to, do tego to sprawdzimy za chwilkę. Okej, 5 na bezdomnego. 4 na dyrektora domu pogrzebowego. Dobra, zobaczmy, czy miałbym wszystko. Jest co? Agregat w rogu kostnicy. Pcha wokół kostnicy. Czy... nie. Wchodzi przez rozbite. Pcha. Wychodzi oknem, ciągnąc za sobą agregat. Dobra, tu. Tu. I odjeżdża? Nie. Czyli to jest na out. Dobra, a tu by było co? Ciska cegłą. Wchodzi. Boże, właśnie, rozbicia okna mi tu brakuje. Dobra, wkłada zwłoki, to jest zmyłka. Odjeżdża, tu brakuje dwóch, tu jednego. Ale tu brakuje rozbicia okna. Okej, no to tego na razie w takim razie nie... nie ten. Nie ogarniamy, ale na przykład jestem ciekaw, kurde, kto będzie tutaj winny. No ale to przyjdzie mi zobaczyć, jak będę miał full, czyli do tego jeszcze jedną osobę będę musiał przydzielić. Panie nasze, udało mi się znaleźć 3 skrzynie złota. Nie ma pewności, jak to się stało. Pamiętam wędrówkę po lesie i to, że należało posiłkować się notkami na mapie tego staruszka. Nagle niebo się zachmurzyło, powietrze zgęstniało, a mnie dobiegł dziwny szum. Potem chyba dopadło mnie omdlenie, jako jasność umysłu wróciła mi na skraju lasu. Cały mój sprzęt był ubabrany w ziemi, ale obok mnie ktoś stały te 3 kufry ze złotem. Nie gadaj, że 3... Bogactwo, ludzie. Bogactwo. Wielki karawan powoli jedzie drogą, dalając się od zakładu pogrzebowego. Zajedź mu drogę, nakaż wyłączyć silnik albo włącz syrenę. A dobra, spróbuj nakazać włączyć silnik. 514 complete. Nie wierzę, że to zadziałało. Dobra, no to muzyka, miej punkcik, szybkość. Co jest tutaj? Na wzgórzu. Na pewno słyszał pan o lokalnych zawodach biegowych po lodzie, prawda? To w naszej okolicy tradycyjny wyścig. Uczestnicy muszą boso pokonać zamarznięte jezioro. Na szczęście, wróć na zwycięzcę, czeka pula nagród i zdarza się również, że widzowie zakładają się o to, kto wygra. Nie chwaląc się obecnie, to ja jestem faworytem. Istny ze mnie sprinter. Niestety mam konkurencję w postaci takiego jednego szczyla. Chłopak ma na imię Sali i ćwiczy jak baba. Skacze na skakance, bo to ponoć wzmacnia rzepki. Czy to w ogóle da się nazwać treningiem? Prawdziwe przygotowanie do zawodów polega na tym, że wycina się z jeziora bryłę lodu, bierze się ją na bary i biegnie, dopóki się nie roztopi.
Okej, okay, to trochę hardkorowe podejście do tematu, ale może skuteczne. Zgadza się pan ze mną? Ten żółtodziób nie tylko depcze mi po piętach podczas każdego wyścigu, lecz także od niedawna próbuje umówić się z moją córką, nawet nie zapytawszy mnie o zdanie po moim trupie. Proszę nasłać na niego swojego najsilniejszego człowieka, byle nie zapomniał o pałce. Niech zrobi staremu kaszankę z rzepek. Może wtedy gówniarz nauczy się szanować starszych od siebie. W zamian osobiście wyszkolę pańskich ludzi, zobaczy pan nigdy więcej nie ucieknie żaden przestępca. O, czyli kolejny trener. Okej, okay, ktoś na trzy siły. Borodka, pięknie. Jedziesz, mordo. Okej, okay, pieniądze mamy, tak więc proszę bardzo. No i pięknie, gość jest też złapany. Świetnie, no to tutaj punkcik wyszybkość. I to tyle. Spróbujmy go teraz przesłuchać. A, i tego typa poprzedniego dało mi się też przegadać, więc... Zobaczmy, co będzie teraz. Prowadziłeś bolu, byś łączyć interesy z przyjemnością? Dlaczego na scenie piwasz w Szeremblu? Byłeś ćpunem? To nie był najlepszy okres mojego życia. Na szczęście dzięki bractwu mam to już za sobą. Ich nauki pomogły mi dostrzec, że jestem czymś więcej niż tylko ciałem. Okej, okay, jest dobrze. Tutaj to chyba nie zadziała. Jakoś twoi bracia zdołali z ciebie zrobić szefa fabrycznego sklepu. Widać, że nie każdy może być liderem. Wszystko to ma sens, byś mógł opowiadać o nich za krat. Więźniu z pewnością docenią z kiełczącą barytonem z głębokim gardłem. Niezłe. Spróbujmy to. Praca w fabryce to przejściowa sprawa. Nie potrzebuję wspinać się po szczeblach kariery, żeby mieć poczucie udanego życia. Jednak nie spodziewam się, by takie zero jak ty było w stanie to pojąć. No, are you fucking kidding me? Dobra, stary, chciałem po dobroci. O, proszę, i to jak tanio. Dobra, zakład czy ubojnia? Ubojnia jest droga. Ale jeszcze tam nie byliśmy, no to przejdźmy się. Zobaczmy. Dokumentacja medyczna w takim razie. Doznał silnego porażenia prądem w fabryce i spędził 2 tygodnie w szpitalu. Po tym zdarzeniu przez jakiś czas odmawiał korzystania ze wszelkich sprzętów elektronicznych. Doznał załamania nerwowego podczas ceremonii ukończenia muzycznej szkółki niedzielnej. Uderzył w klawisze pianina z taką siłą, że złamał sobie kilka palców. Nigdy nie chorował na grypę. Okej. Okay. Czyli prąd? Albo uderzanie w palce. To jest co? Chłodnia, kleszcze do elektronarkozy, albo beczka Wajna. Dobra, zobaczmy, jak to zadziała. O, bardzo ładnie. No to jedziemy. No to jeszcze raz. Okej, wszystko powiem, świetnie. Tina i maleńka Mel zostały zabite podczas tajemniczego rytuału. Okej, czyli niestety zginęły, szkoda. Dobra, może jego terpienie. Fletcher ma 2, muzyka ma 2, Ulbog ma 3, poproszę się tym zajmij. Proszę cię, zajmij się tym. Tak powinno brzmieć to zdanie. Powoli idziemy do złapania chyba pierwszego członka gangu. Znaczy członka pierwszego gangu do rozbicia właściwie, nie złapania. Panie nasz, udało mi się całkiem nieźle pogruchotać kolana temu chłopakowi. Teraz już na pewno nigdzie nie pobiegnie. Pan Alvarez był zadowolony i prosiłby panu przekazać, że czeka na naszą ekipę na lodzie. Czyżby chciał pograć z nami w hokeja? No i co, jak jeszcze budki? 2000! Dziękuję! I to lubię, dzięki stary. Zobaczmy, jak to wygląda. Kobieta w białym płaszczu albo kobieta w żółtym płaszczu. Okej, okay, no na razie mamy za mało dowodów na cokolwiek, więc
No to musi poczekać. Ale mamy wszystkie tropy, więc możemy wysłać po dwie osoby na jedną i drugą akcję. Okej, zakończ dzień w takim razie. Okej. Ogólnie jestem na plusie i to podwójnie, bo zarówno w kwestii Lili, jak i w kwestii Cartera. Okej, tura nasza. O, pałeczka za darmo poproszę. W sumie gasy granat też. No i dobra, jedziemy dalej. Temat 28, to może sobie kupi typa. No i proszę. Plain view, Carter wynajął tego policjanta. No i zajebiście. Facet zrobił w ciągu 4 dni 28 zawleczek i wydał to na jednego gościa. Trochę średnio mu idzie zarządzanie interesem. Dobra, Rockman chyba odpocznie. Tak, ten jest lojalny, to nie będzie pracował. Tych wszystkich was tutaj poproszę. Woolbach niech odpocznie. Ci niech jadą. Gołtor niech... Chociaż w sumie Gołtorna mogę wziąć jeszcze. Albo właśnie. Nie, niech przyjdą, niech przyjdą. Nie, nie ty, nie ty. Wyślemy ich na starcie szychty do tego. Do łaźni. To się... Bardzo ładnie zrelaksują, zregenerują. Potem wyślemy kolejną taką paczkę. Wyślemy kolejną paczkę ludzi zmęczonych, no i... Mr. Boyd, finally! I was starting to wonder if you were gonna spend the night. Shut your mouth. Mr. Boyd, listen, I understand you don't talk much. I get it. After all, you would never have... Well, you wouldn't have been able to do what you've done if you were a chatterbox. Yeah? But I'm not asking you for a big speech. I'm not asking you to give me a masterclass in corruption. No, nothing like that. I'm only asking for one small story about the DeVroom painting. The newspapers never gave out too many details since the investigation was ongoing. But what's the difference now? What's left to hide? The painting couldn't be found, right? You made extra sure that it couldn't be found. Well, let's drink a beer sometime. Not today. No, tomorrow or the day after. Or the day after tomorrow. Just whatever's good for you. You see, I'm really interested in this. How did you pick that job? I mean, what did you want with that picture? I mean, that one in particular. It's a pretty specific choice, you know? It's a controversial artist. The critics don't agree. I've never heard of corrupt officials stealing paintings. I mean, they all take bribes, just bundles of money in paper bags, you know. Of course, I'm not comparing you to those ordinary rotten geezers. Not at all. I just wanted to say that even though I don't know all the details, I see that you've got your own style. Whether you realize it or not, that's why the press called you the Caesar of corruption. And you can find lots of kings of corruption in the newspapers. There's a new one every month, but I've never seen a Caesar. Because Caesar, that's not about the scale, but the style. Style is everything, right? Szczerze mówiąc, myślałem, że jak mu wyjebie, nie? I pojedzie do domu, ale... Jednak... O, a co to się tu dzieje? Please, Mr. Boyd. Why on earth should I get into the car with a stranger? Given your history, I'd imagine that you often had to get into a car with strangers. Back in Freeburg. Freeburg is different. Is it really so different? Absolutely. Friendlier? Warmer. Well, that's not saying much. Anywhere is warmer than here. How? Excuse me? How did you know who I was? How many ads were there? Ads? Well, I'd be willing to bet that when you came here, you went looking for housing in the newspaper ads. How many ads did you look at? I don't know. Maybe a dozen. But you chose this house. Why? Because it,
because it stands away from everything. Well, that's a reasonable choice. Unfortunately, the neckties choose their houses by the exact same principle. They stash their goods in isolated houses until they can find a big buyer, but they don't settle into the house. They let someone else rent it. It's safer that way. Look, I'm not interested in how these neckties do business. I just want to know how they found out my real name. I'm not a big fan of drug dealers, Mr. Boyd, but I have to give them their due. Many of them are amazingly smart, much smarter than, well, smarter than your average drug dealer, you know. And the man who was appointed to watch your house, Arthur Sherman, well, it turns out he's quite the brain. He even went to college. Can you imagine? Arthur is so clever that when he realized that you're Jack Boyd, he didn't report it to his bosses. You see, the Ties are a wandering gang. Yesterday they worked in Ripton, today they're here, tomorrow they'll be somewhere else. They just shoot you to be safe, and that would be the end of it. But Arthur is clever, and he knew how valuable the information was, so he did the clever thing and brought it to me. But how did he know who I was? How exactly? Ask him yourself when you get the chance. Oh, looks like we've arrived. Niflheim. Ciekawa nazwa dla baru. Mr. Boyd, are you coming? Are you completely out of your mind? I'm a wanted man. I shouldn't be showing my face in public, even if it is old and shaggy. Come on, Mr. Boyd. There's only drunk pigs and sweaty strippers in there. Nobody'll even look at you. Don't you want to drink a mug of draft beer for the first time in months and burp loud enough that everyone hears? Aren't you tired of hiding? Don't you just want to be an ordinary person? You saw where I live. Now I want to see where you live. Don't you think that's fair? Okay, you win. But I'll never believe that you don't miss letting loose. That's not the only thing I miss. Not the only thing, and not the main thing. I understand. Zgrabnie odbił piłeczkę. Stronę Hendersona. Nie jest mnie też ciekawy, gdzie on mieszka. No, w jakiejś opuszczonej routerze, ewentualnie magazynie. W sumie tam czytałem, że on jest ponoć przemytnikiem, więc to by pasowało. Well, here's where we live. What? We can't go inside? Well, I didn't go into your house. I stood 100 yards away. Now we're even. Don't you think that's fair? Arthur Sherman. I want to talk to him. Mick! Bring Sherman here. I'm sure he must still be awake. Sean told me about this Captain Britt Carter of yours. Now, if you want, it won't be a problem. You sure? I can manage. If you have any difficulties, just let me know. I could... well... And I thought you were a smuggler, not a butcher. I don't like the word smuggler. Then maybe you shouldn't smuggle. Well, I'll put it this way. I don't like what you mean by the word smuggler. You must be right. Freeburg and Sharpwood are very different. What kind of goods came through Freeburg? Automatic weapons? Heroin? People? I'll be honest with you, I can't brag that I never had to trade in the first, second, or third, but my most popular product is canned soup. Mushroom soup comes in a little red jar. And this is coming from a man who spent over 30 years eating a tasteless soldier's rations and not complaining. And I can assure you that this soup is the most disgusting meal in the world. When you pop open the jar with a can opener, this smell immediately bolts up your nose. The smell of despair, you know? It's impossible to suck down this vomit without thinking for even a second that your life is going nowhere. Sharpwood kids, when they grow up and leave this place for the rest of their lives, they'll always shudder when they remember this awful soup. But only the lucky ones, the few who manage to get out. The rest will live here for the rest of their days, eating smelly soup and then feeding it to their own children. Because without 12-cent soup, they'd all die. I give them this life, with the smell of despair. Bitter, but life. I don't know what cruel word to call what I'm doing, but I'm definitely not a smuggler. And I want that... There's your college boy, Mr. Boyd. Give me a cigarette. Still alive, Mr. Boyd. Oh, wow. How did you know who I was? Were you really hiding all that well? You hitchhiked on your way to Sharpwood. Well,
not to Sharpwood, of course, but to Big Rift. And from there you walked on foot, but before Big Rift, a red-haired guy named Locke drove you. He picked you up at a bus stop 70 miles down the highway. Buses from Garensburg pass that stop every 6 days. In Garensburg, you spent 2 nights at the Stone Woodpecker Hotel. I called down there and had a nice chat with Mrs. Hopper, who... Just stop! So you're really that clever, Arthur Sherman? Proud of your little investigation? If I'd known this investigation would turn me into a hostage to rednecks playing toy soldiers, I wouldn't have stuck my nose in your business, Mr. Boyd. Hostage? Arthur can't leave the barracks. It's for his own safety. In addition, he likes to live by military regulations. Isn't that right, Arthur? This shit you're pulling here isn't military order. It's the middle of the night, but everyone's awake! He's right, Mr. Boyd. It's high time for bed. Ciekawe. Jezu, Gotor, jak na złość normalnie. Rok ma to samo. Ulbak to samo. O, z tobie za chwilę zafundujemy. Okej, okay, rozbeczka. Przyjaciel... Tadaj jest od was ślepy jak kret, więc zamierz przy tym tutaj powiedzieć na głos. Pojawił się jednak pewien problem. Wieczorem przy pobieżnym kartkowej książki udało mi się odkryć, że Fontaine nie wybaczył Christopherowi, jak już. Wjechał do Budapesztu, nie zostawiwszy amuletu na jego grobie. Trochę mnie to szykowało, ale nie wiem, jak jeszcze boleje to ojciec. Jego serce może tego nie wytrzymać, przeszedł już 2 zawały. Muszę koniecznie napisać na nowo rozdział od 10 do 14, a nie czuję się zbyt dobrze w te klocki, dlatego nieco się przy tym gęstokuję. Poradzicie się beze mnie? No, możesz iść, proszę bardzo. Panie nasz, właśnie toczę ze żartą dysputę w książce Ostatnie kuszenie Neptuna. Gryzik podczas ucieczki przed królową Kier przeskakuje z jednego rozpędzonego skutera śnieżnego na drugi. Ja uważam, że to niemożliwe, ale zdaniem wujka Rogera jest to bułka z masłem. Chcemy przekonać się o tym na własnej skórze, czy da... Nie, no chyba oszalałeś. Mądry jesteś, człowieku? O, miesiąc miodowy. Bridget Cooper. Panie nasz, jestem posterunkową kucharką, a ostatnio również najszczęśliwszą kobietą na świecie. Właśnie wyszłam za mąż. To było tak. Kręcili w Sharpwood program typu reality show pod tytułem Tego na pewno nie zjesz. Uczestniczył w nim słynny serbski szef kuchni z gwiazdką Michelin. Spotkaliśmy się przypadkiem, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie możemy bez siebie żyć. Dlatego błyskawicznie załatwiliśmy formalności związane z zawarciem małżeństwa i teraz wybieramy się w podróż poślubną po Europie. Trudno powiedzieć, kiedy wrócimy, acz niewątpliwie będziemy się świetnie bawić. Przepraszam za bałagan w kuchni, oby tylko państwo ludzie nie umarli z głodu podczas mojej nieobecności. I Titus, coś jeszcze? Policjanci piszą ci wiadomości w sprawie swoich preferencji żywieniowych. Lepiej weź je wszystkie pod uwagę, o ile nie chcesz, by zjedzono cię żywcem. O! Okej. Okay. Aha, i dobra, jak rozumiem, ja mam takie coś ogarnąć. Ale ja mam codziennie tak to brać, czy co? Czyli z wołowiną, zupa fasolowa, zupa jeżynowa, pomidorowa, cebulowa, rosół. Czyli z wołowiną. Okej, okay, to już powtórka. Okej, okay, weźmy rosół, bo jest najtańszy. Hamburger też wszyscy lubią. Ciasto z wiśniami też wszyscy lubią. I sok pomarańczowy, kubek kawy też wszyscy. A, dobra, czaję. Tu jest, rozumiem, budżet, a to jest ile łącznie płacę. Czyli w budżecie jest tyle, a dopłacam niecałe 5 stów. No dobra, może, jak dla mnie może być. I pyk, ale jest lojalne, miło. Zdarzyło ci się przekroczyć budżet przyznany przez dowództwo, dlatego musisz sięgnąć do własnej kieszeni po tyle. Okej, okay. Czyli tak jak sądziłem. Dobra, teraz tak, tutaj... Może poślimy na pewno niego. Poślimy Frencha, żeby szukał tropów. Ferretti nie, Mulligan też nie.
Penkin nie, Spurlock nie, Titus też nie, Galilachi nie, Jarbrot nie, ten też nie, ten też nie. No kurde mać, no. Dobra, Berżnik szuka na bezdomnego. Teraz to ważniejsze, to tutaj niech Age szuka i Flower Pots. Jolo. Okej, czy oni dostali jakieś wyposażenie? No, dostali. O! Jezioro Jörmungandr. Ciekawa nazwa. Ale adekwatna do klimatu. Panie nasz, padłem w cholernie poważne kłopoty. Prowadzę mały biznes. Utrzymuję przerębel, w którym człowiek może się wykąpać i odświeżyć. Ostatnio jeden z moich klientów się upił i utonął. Jego ciało nadal znajduje się gdzieś pod lodem. Gość miał znajomości. Jeśli wypłynie na wiosnę, jego chłopcy natychmiast skojarzą sprawę ze mną i prawdopodobnie zostawią mnie... we mnie kilka dziur, zanim zrozumiałem, co naprawdę zaszło. Krótko mówiąc, muszę się jak najszybciej pozbyć truchła i gdzieś je zakopać. Dziadek zostawił mi w spadku stary skafander, który ułatwiłby poszukiwania. Czy wysłał pan do mnie swojego najszybszego policjanta, żeby zanurkował po ciało? W zamian przygotuję dla pana i pańskich funkcjonariuszy prywatną dziurę. Będziecie mogli ożywić się w niej w dowolnej chwili. Okej. Okay. Kogoś szybkiego chcesz? No to proszę, marszałek na zawołanie. 553 in progress. Ciekawe, czy to będzie lepsze od tej sauny. I czy będzie tańsza, też najważniejsze. Bank. Naoczni świadkowie donoszą, że uzbrojony bandyta napadł na opancerzoną ciężarówkę. Okej. Okay. Wyślimy tutaj tę ekipkę. Mulligana, Perseya, Ferretiego. O, dobra. Zamiast Ferretiego niech będzie Penkin. No i Duvala, tak na wszelki wypadek. No i zobaczmy, jak to... 517, in progress. A właśnie, jeszcze a propos. Okej, ta nie pracuje w weekendy, więc u niej jeszcze nie ogarniemy sobie reszty. Jak to wygląda u niej? No panie, kurwa. Jedna, druga, trzecia. Ja jestem już na fraja ustawiony na kolejny tydzień. Za jedną po prostu akcję, nie? To jeszcze whisky możemy sprzedać. No i kurwa, bueno. Dobra, teraz sobie kupmy coś w takim razie. Sobie pałki. O, widzę się trochę drożej. Czego od czego to zależy. No, ale kupujemy. Paralizatora nie potrzebuję. Kartridże możemy kupić. Czemu nie? Tego nigdy mało. No i reszta to będzie tyle. Tylko jakąś biżuterię jakby dorwać, byłoby spoko. Dobra, czy ona ma coś ciekawego? Ropa za 500. I więcej czystych kaset. Dobra, to kupię też więcej. Ten gościu tego trochę chciał. Dobra, tak z 8 niech będzie. Okej, okay, to mogę jeszcze wziąć te. Troszkę drożej, ale na razie nie potrzebuję. Znaczy, w sumie nie potrzebuję. Mogę to w sumie kupić dalej, nie? YOLO. Ja te buty wszystkie okną tej drugiej bucket, ja będę tak miał wielki mega profit na tym. Dobra, no i cyk. Fasola, brzoskwinie, zupa. No zupę troszkę tam muszę sobie kupić. Tak, kupmy jeszcze tutaj jeszcze jedną. Dobra. I dobra, i teraz tak, magnetowidów nie potrzebuję, odtwarzacz, odbiornik, ten i ten mam. No dobra. Okej, okay, chociaż czekaj, muszę sprawdzić teraz. Tu. Co on tutaj chciał? Duży telewizor, magnetowid, czyste kasety, prodnica i taśmy z filmami. Okej, okay, czyli jeden magnetowid jednak muszę sobie kupić. Dobra. To szkoda, że go sprzedałem, kurde, że sprzedałem wczoraj wszystkie trzy, no ale... Nie ogarnąłem. A tam kupno jednego, to nie też taki ból. To jeszcze wandalizm. Ktoś widział, jak pewna kobieta polała świeży grób paliwem, następnie go podpaliła. Aha. Ciekawe. Dobra, tą ekipę wyślijmy. Jolo. Chociaż kurde, nie wiem, czy nie powinien wysyłać czasami lepszych ludzi.
Dobra, bandyta w kominiarze i strzelbą myśliwską w dłoni ma na muszce strażnika, który wyładowuje worki z pieniędzmi z opancerzonej furgonetki. Inny strażnik leży na ziemi z rękami na głowie. Podkręci się do bandyty, zastrze, rozkaż mu się poddać. Ktoś ma dobre krycie? Frazier, no to bardzo ładnie, proszę. 553 complete. No i cyk. Goście załatwione. No to Frazier mier punkcik w szybkość. Czemu nie? Percy ma pierwszy punkt w cokolwiek, więc niech ma inteligencję. 526 in progress. Ten skafander palinarz cuchnął z gniłymi rybami, ale na szybkie nurkowanie wystarczyło, żeby zwłoki znalazły się sporo na powierzchni. Nie rozumiem tylko, dlaczego zostały zabrane przez jakiegoś marudnego dziadyga, a nie gości z kosmicy. No, lepiej nie myśl za dużo. 2500, aż nieźle. Zobaczmy, nurkowanie w przerebli ożywia ciało i ducha oraz pozwala oczyścić umysł. Kiedy policjant znurza się w lodowatej wodzie, wszystkie jego problemy znikają. O powyjściu z wody zawsze dobrze jest przeskoczyć te whisky na koszt firmy. Aha, dobra. Czyli to jest to. Czyli fakt, to jest tańsze od sauny, ale w saunie chyba nie mogą się upić, co nie? Mhm. Nie podajemy tu alkoholu. Czyli może to jest droższe, ale jest lepsze. Bo tutaj jest ryzyko, że ludzie przyjdą spici. Więc jednak sauna zostaje dalej najlepszym wyborem. Stary kościół. Zburzona kobieta skrzyknęła krewnych i sąsiadów, po czym przybyła do gabinetu dentystycznego z liną, grożąc, że zlinczuje kudłatego idiańca. W obronie stomatologa stanął miejscowy ksiądz wraz z kilkorgiem parafian. Sytuacja jest nieciekawa. Dobra, no to Bradley, Kurosawa, Fletcher, Shinny, Borodka, Aronowicz. Trochę overkill, no ale niech jadą. Kurde, żałuję, że nie mam tutaj tego typa, kurde, nie ten... nielojalnego, który ma problem z alkoholem. Bym go teraz wysłał z muzyką i zobaczył, co z tego wyjdzie. Vandalizm. Dwie kobiety? Dwie osoby. Kobieta i jej 6-letnia córka tańczą wokół grobu śpiewający. Leśne duchy nakazują ci powstań. Dozorca cmentarza pyta funkcjonariusza, czy chce pożyczyć gaśnicę. Użyć gaśnicy, by ugasić płonący grób. Potraktuj kobietę gazem, zaśpiewa razem z nimi. Co? Jakim prawem to ma w ogóle? Jak to ma zadziałać? Użyj gaśnicy, aby ugasić. Dobra, Sullivan. Dlaczego? Krzyczy kobieta. Przez ciebie rytuał wskrzeszenia mojego męża zakończy się fiaskiem. Duchy nie zobaczą blasku jego nieśmiertelnej duszy w ciemnościach. Teraz już zawsze będę w domu. Winowajczyni wybucha płaczem i oblewa funkcjonariusza resztą paliwa z kanistra. Nazwę próbuje drżącymi dłońmi wykrzesać pomiędzy zapalniczki. Potraktuj kobietę gazem. YOLO! 517, complete. Kobieta dostaje gazem, wyje z bólu, upada na ziemię, stając się łatwym celem. Cóż, tylko głupiec grozi policji paliwem opałowym. Saliwan, weź się lepiej umyj, co? Bo to trochę niebezpieczne się teraz wydawało przez chwilę. A, i sprawdziłem sobie też czujność, jak użyć, to dać tylko jednemu gościowi. Bo to dosłownie raz na misję dla wszystkich działa. Więc jeśli kilku ma czujność, to jest marnowanie talentu. Lepiej dać jednemu gościowi czujność i potem po prostu, wiecie, zdać się na szczęście. Albo to oszczędzać po prostu. Dobra, siła czy inteligencja? Inteligencja niech będzie. Titus też inteligencja. No i dobra. Dobra, nie, bo nie mam ta pierwsza sprzedawczyni. Ropę po fajnej cenie skupuję. Muskularny mężczyzna zarzucił dentyście linę na szyję, a wściekły tłum dał się w bójkę z parafianami. Oszalała kobieta wrzeszczy. Powieści czerwonego bydlaka, nie chciał mi dać znieczulenia, choć ma ich całe pudło. Uderz mężczyznę pałą, każ przestępcą pójść dentystę. Słuchajcie, będzie zabawniej, jeśli nie zwiążecie mu nóg. Uderz pałą, dawaj. Policjant trafia osiłka pałą w nery. Przestępca zwija się z bólu i wypuszcza dentystę, który zrywa sobie pętlę z szyi i ucieka. Napastnik wyciąga z kieszeni rewolwer. Użyj gazu. 526 complete. Policjant pryska podejrzanemu w twarz gazem, a następnie go aresztuje. Głony zemsty tłum mentalnie się rozbiega. No i ładnie. Mydło na miejscu i antybiotyki. No i papier toaletowy. No i Berdy dostaje punkcik, no to niech ma punkcik w szybkość. Fletcher, niech ma wkrycie się. Shinny niech ma inteligencję. 555 jest ewentualną alternatywą na śledztwa. Tartak. Trzej mężczyźni uzbrojeni w łyżki do opon zaatakowali właściciela tartaku, żądając od niego zapłaty za to, że ośmiela wycinać się las. Aha. Ciekawe.
Dobra, no to Rosencrantz w takim razie. Jackson niech może odpocznie. Leighton niech jedzie. I ta ekipa tutaj. O, proszę, nawet Sullivan. Czekaj, wysłałem tego? A nie, nie wysłałem Sullivana. Musiałem mówić, że Sullivan nie robił problemów, no ale... Może by faktycznie zrobił. 538 in progress. Strzelaj na mężczyznę uzbrojony w karabin myśliwski, wkroczył do schroniska dla zwierząt, zaczął strzelać do zjadniczy w klatkach psów. No to proszę go bardzo ładnie spałować w imieniu tych wszystkich biednych zwierząt. Duval, no kurde, i Persy ja nie mogę wystać, bo jest za mało ogarnięty. Fletcher, jedź. Aha, oczywiście sobie będą robić problemy, ale wystarcza, no to w takim razie Persy, jedź. Gustaw, weź mnie nie denerwuj, dobra. Dobra, to niech Szyni jedzie. A my już tutaj ogarniemy sobie relaks w łaźni. I wyślemy tutaj Marshalla, Jackson i Bradiego. Niech sobie odpoczną. Wymuszenie w tartaku. Właściciel tartaku, krwawiąc z rany na głowie, biegnie w stronę radiowozu. Ucieka przed trzema mężczyznami uzbrojonymi w łyżki do opon. Strzel powietrze, przygotuj wielki nóż, przygotuj pałkę. Przygotuj pałę. Napastnicy nie zwracają uwagi na pałkę, kontynuują pościg za wścięta. Tak mężczyzna dopada policjanta, wyciąga jego rewolwer z kabry i celuje napastników. Wyrwij rewolwer, nakaż weź tutaj tartaku danie broni, pozwól mu ich zabić. Wyrwij rewolwer. Kto jest silny? Rosencrantz, wyrwij rewolwer. 555, complete. No you gotta be fucking kidding me, naprawdę? Ty... Nie no, nie wierzę. Ty bzz... Myślałem, że to będzie dobre, kurde. Czyli chyba strzał w powietrze byłby najlepszy. Rosencrantz jest rany, musisz spędzić kilka dni w szpitalu. Jeśli jednak nie możesz na tyle czekać, zapłać mi, a jeszcze dziś się nim zajmę. No, a to mógłbym go za stówkę teraz zabić. Chociaż... W sumie, skoro mogę to załatwić szybkim resetem... Dobra, wiecie co? Kurde... Właśnie robić czy nie, to jest ten problem. Dobra, tylko dla trofeum. Dobra, strzela inna. W niektórych klatkach znajdują się martwe psy, te, które wciąż wyją, ujadają zaciekle i próbują się wydostać. Ogromny mężczyzna w glanach przeładowuje broń. Rzuć się w stronę mężczyzny, otworzy na skatek, zastrzel mężczyznę. Rzuć się w stronę mężczyzny. 538, complete. Pięknie. Że mieszka w pobliżu schroniska i ciągle szczekanie prowadzi go do nocy do show, dlatego zajmie się tam zbroją. No to kup se, nie wiem, stopery jakieś, debilu. Nielegalny handel. Dziewczyna podsłuchała rozmowę dwójki młodych mężczyzn na temat posiadania przez nich broni. Mój pistolet jest teraz gotów do wystrzału, jeśli wiesz, o czym mówię. Okej, to jest false alarm. 542 in progress. Do domu zawinął? Co jest? Rozwodnik. Kradok Puskas. Na pewno był pan w poważnym związku. Wie pan zatem, jak to jest. Bez baby nie da się wytrzymać, ale z nią bywa jeszcze gorzej, prawda? Ja na przykład jestem żoną 22 lat. Mężczyzna nosiłem te katorgi każdego dnia, a tu żona nagle obieściła mi, że chce się ze mną rozwieść. Ona chce się rozwieść. Niewiarygodne, co? I ja niby mam się na to zgodzić. Krótko mówiąc, to wykluczone. Na szczęście doskonale wiem, co trzeba zrobić. Babsztyl powinien spędzić dzień za kratami. Coś tam jej zarzucicie. Podłóżcie jej narkotyki albo co. Nikt nie zna się na tym lepiej niż policja. Niech dobę pognije w areszcie i przemyśli sobie to jowo. Później przyjdę i wpłacę za nią kaucję. To nauczy Moresu. Gdzie indziej znajdę mężczyznę równie godnego zaufania jak... Za każdą godzinę, która przesiedzi w ciupie, dam 100 dolców. Moim zdaniem to złoty interes. Przecież zwykle zamykacie ludzi za darmo. Kurde, w sumie, czemu nie? 2400, nice. Okej, mecz jest pod powikłan i umiera. Dobra, pogrzeb. Dobra, tak będę ten dzień resetował, więc mogę wydać tutaj. Na ławce parku obsługuje kilku mężczyzn na... No może tego lepiej nie skomentuję, bo to się jeszcze źle skończy. O, mangi to jeszcze dotyczyło. Ja myślałem, że totalnie innego klimatu. Totalnie inny klimat uderzy ta rozmowa. Uderzyła, znaczy się.
Chociaż, dobra, tego nie będę teraz sprawdzał, bo i tak będę dzień resetował. Więc to po prostu sobie sprawdzę prywatnie. Albo zobaczymy to na początku kolejnego dnia. Czytaj kolejnego odcinka. Wokół ławki w półokręgu stoi kilku mężczyzn z opuszczonymi spodniami. Podstarzała prostytutka ma pełne roboty. Nie, no ludzie, serio, podstarzała. Co wy robicie ze swoim życiem? Strzelf w powietrze, w sumie to... Stań obok w półokręgu, Jezu, nie, strzelf w powietrze. Przenieś hukiem wystrzał mężczyźni, zabiegają się w popłoku, próbując po drodze pociągnąć spodnie i się przy tym nie potknąć. Prostytutka nie jest zadowolona z tego, że policja wystarczyła klientów i wyjmuje z torebki granat. Pewien pułkownik stawił mi to maleństwo w ramach napiwku. Pomaga mi on utemperować tych, którzy nie chcą płacić. 600, dawaj. 542, complete. Okej, oszałamia przestępczynie strzałem 100-0. Okazuje się, że kobieta miała tylko granat ogłuszający. Doszedłszy do siebie, prostytutka dzieli się z policjantem głęboką mądrością, która rąb posiada na przestrzeni lat. Życie jest jak wojna, moi mili. Nie uwierzycie, ile muszkietów musiałam już rozładować, aby przetrwać. Nie, ja pierdolę. Co to jest za podsumowanie, kurwa? Come on. Żyletki na miejscu znalezione. Ja pierdolę. Okej, okay, to już dziś nasze kino będzie mieścić się we wprost idealnej do tego sali. Znajduje się ona w samym centrum, a poza tym udało mi się się stargować czymś z właścicielem. Wszystko czeka na wielkie 26 spojrzenia fińskiego. Ma pan sprzęt? Ma. Tu masz wszystko, co ci będzie potrzebne. Znaczy, jak w sumie ile by dostało tego gościa? No i tutaj jeszcze przysługa przy kościele. Szarpłód to kolebka sił nieczystek, a jestem dumną przedstawicielką kościoła katolickiego. Muszę w związku z tym śledzić poczynania heretyków i robić wszystko, co w mojej mocy, by ich podtrzymać. Ja pierdolę. Pewnego łotra trudno jednak złamać i mam się już wszelkich sposobów, ale nie potrafię sprawić, by wyrzekł się swych fałszywych proroków. Ponoć pańscy ludzie umieją radzić sobie z takimi uparciuchami, dlatego chciałem prosić pana o pomoc. Niech pan skieruje do mnie człowieka, który zna się na szemranych porachunkach. Nie musi niczego ze sobą zabierać, użyczę mu swoich narzędzi. No to ciekawa z ciebie katoliczka, naprawdę. Jeśli zdołamy ocalić tego heretyka, zawsze będziecie mile widzieli w naszym kościele. Zrobimy wszystko, co się da dla każdego notorycznego grzesznika, jego złapiecie. Nie wiem, kurwa. Alajew? Yolo, Flower, weź się tym zajmij, nie wiem. I rozumiem, kościół to jest kolejne miejsce do tortur, tak? Paniasz, udało mi się dotrzeć do kościoła. Ta wredka rzeczywiście prosiła mnie o pomoc w torturowaniu cieka. W porządku, zrobię co trzeba, ale w razie czego niech mnie pan o nic nie wini. Okej. Okay. O! A, czyli to trzeba tak samemu jeszcze? Okej. Okay. Dokumentacja medyczna mamy. Heretycy uwielbiają smak wrzącej krwi. Udało mi się zauważyć, jak ten mężczyzna zlizał kilka jej kropel z mojej szkarłatnej Biblii dla grzeszników. Wśród wyznawców Bowosa panuje przekonanie, że dzięki szklance wrzącej krwi cielesne uciechy zyskują rangę kosmicznej rozkoszy. Biorąc pod uwagę imponujące nozdrza tego heretyka, stwierdzam, że musiał on często wdychać proszek, który on i jemu podobni wytwarzają z kory dębu gerynsberyjskiego. Tak wiem, to niby dzięki niemu mogą tańczyć z leśnymi duchami. Zdarzyło mi się spotkać heretyka zasłuchanego w satanistyczną muzykę i odkryć, że oczyszczające słowa modlitwy są dlań odpychające. Wtem spod skóry wypełzły mu demony przypominające larwy, które wiją się w rozkładających się zwłokach. A może po prostu faktycznie gość miał larwy, nie wiem, w ranach na ręce. To się zdarza. Okej, rozmowa z duchem. Załóż specjalną maskę, a duch zagłosi w jego duszy i wydrze zeń prawdę. Przysięga na Biblię. Zmuś kłamcę, by położył rękę na Piśmie Świętym, a pochłonie go ogień sprawiedliwości, wypali z nim w nim wszystko oprócz prawdy. Mhm. Ta, na Biblii. To jest, kurwa, chyba kuchenka indukcyjna, czy coś takiego. Fińskie interwencje. Niech miód w anielskich uszach pieści uszy niegodziwca, aż postanowią wyznać świętą prawdę. Chyba ta rozmowa z duchem będzie najlepsza. Oj! Oj, oj. Może nie do końca. A zobaczmy to. Okej, okay, to już lepiej. Jezu, jak to musi po uszach dawać? Nawet nie chciałem teraz na słuchawkę tego mieć. To, proszę dość, to prawda. Głoszę herezję. Oddaję cześć nie tylko wszystkim pogańskim bogom, lecz także leśnym duchom. To, że teraz wreszcie mnie wypuścicie. Jezu.
Nasz torturowani ludzie są w stanie przyznać się do byle głupoty. Na szczęście facet szybko się podał i wyśmiał waretce wszystko, co chciał usłyszeć. Masz nieźle szajbniętych znajomych. Aż boję się pomyśleć, co teraz będzie z tym kolesiem. Paniusia wspominała coś o uczciwym procesie. Prosiła też, by przekazać ci, że drzwi i kościoła stoją otworem przed każdym złapanym przez nas grzesznikiem. Żyletki, razy dwa, razy trzy. I to tyle. Jesus. To jest porąbane. Dobra, kończymy dzień w takim razie. Carter ma tylko 3. Masakra. No, kolejna pałka za Fico. O, Hales widzę znowu się pojawił. Guzman też spoko. No, tura Cartera, który kupi nic. Dobra, tu mogę wybrać w sumie nawet tylko tych trzech. Tak, bo i tak będę to cofał. Okej, mamy fabułę. Hello? It's me. Are you awake? What do you think? Listen, I talked to Shapiro about Plunkett's situation. The truth is bad. He might not even make it to the end of the month. I don't know what he did wrong, but the dicks from the mayor's office don't even want to meet with him. But tomorrow, one of them will be considering your request. At least A.V. Carlos has to be there. Do you know what that means? I'm not... Come on, Reeves. Plunkett needs to show off, to show them that he has everything under control. He'll need to puff himself up like a tough leader, the only thing holding the prosecutor's office together. Which means you're the ideal target for him to show them what a tough boss he is, you see? To put it simply, whatever happens tomorrow, just nod and don't say anything except yes, sir, and hopefully the blowback won't get out of hand. Lana? Are you still there? You'd really like that, right? For me to always say, yes, sir, and that's it? Lana, what are you talking about? Look, I am trying to, well, sort of like trying to save you. Don't you get it? Good night, Reeves. Mam takie dziwne wrażenie, że Reeves faktycznie chce uratować jej skórę, tylko ona tego nie widzi. No dobra, my widzimy się w kolejnym materiale, w którym już po resecie poprzedniego dnia, po pierwsze gliniarz nie zginie, po drugie myślę lepiej poprowadzę tą sprawę w tartaku. Ale widzimy się, znaczy jak wspomniałem już przed chwilą, to tyle w tym materiale, widzimy się w kolejnym, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!